O, szanowanko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Merus Mepro. Żartowałem, jestem Gringrove. A to jest gra Dirty Bomb. Przed sekundą właśnie przeszedłem samouczek. Więc w sumie fajnie byłoby jakiegoś casuala sobie strzelić. Może ktoś gra w tę grę w tym momencie. Bo uwaga, jest piątek. Bardzo rano. Czekajcie, zaraz wam powiem. 10:05. Piątek 10:05, gdzie gimby jeszcze w szkole są. Więc wiecie, tu może być problem z poszukaniem graczy. Przeszedłem samouczek, tak już abstrahując od tego, co mówiłem wcześniej. Przeszedłem sobie samouczek i co muszę powiedzieć, to muszę powiedzieć, że gra wygląda dość ciekawie. Z tego, co już zdążyłem zauważyć, są dwie albo trzy klasy. Jakiś taki typowy strzelec wyborowy jakby, medyk z shotgunem i jakiś Rambo, tylko że taki na masie trochę. W każdym razie lubi dużo strzelać i w sumie jest spoko, więc myślę, że spoko. Czy tu nie ma jakiejś opcji na boty na przykład, bo naprawdę nie chcę się czekać tych 2 minut. Chyba że zrobimy takie, wiecie, pyk, cięcie i wrócimy po tym pyk. Cięciu. Ej, coś jest. Expanding skill requirements when searching for prayers. No nie wiem, może jak ten pasek dojdzie do końca? No, poczekam. Ja poczekam te 2 minuty 23, także... Pip! No i boty mi da. A nie, patrzcie, jest. Well chosen. Well, howdy. Hell yeah. Incoming. Trzy. A w sobie pachy odliczam. No, niepotrzebnie bym odliczał. Dzień dobry! Właśnie jestem na polu bitwy. Aha, musi dołączyć co najmniej... Aha, wszyscy muszą dołączyć, jak mecz się zaczął. No dobra, no to w każdym razie musimy przeczekać. Wiem, że pod jedynką mam... Nie, pod Q mam tego... Chuj. No to w sumie spoko. Pod Q mam te bomby, a pod E rzucam ammo packa. A znowu się zaczyna. Postawić sobie czwórkę. Spoko. Affirmative. Go, go, go! No.
Zaraz się okaże co dalej. Już się strzelają? Jeszcze chyba nie. Jadę z tobą. Dobra, robimy jej flankę. Oj. Cóż. Pierwszy raz gram w tę grę. Boże, 10 sekund się trzeba respić. No dobra. Ale widzę, że tutaj też postawili na skiny. Więc spoko. A, spacer to deploy. FPS-y mam dość słabe. Pewnie mam 50 FPS-ów na taką gierkę. To jest Genua. Coś trzeba kliknąć? No, wypadałoby. Nie? O, jedziemy, dobra. Dobra. Tobie rzucimy amu. Ale tu chyba nam tu nic nie da za bardzo, co? A może da? No to są amunicje. No spoko. Coś chyba wybuchnie. Ja pierdykam, co tu chodzi? W ogóle. Ja w ogóle w tym kresie nie umiem. Nawet nie wiem, gdzie mam iść. I muszę 20 sekund czekać, żeby się zrespić. Więc to troszkę jest ból i żałość i w ogóle lol. No ale dobra, dodziak. A, dobra. Robimy tak jak każdy. No i a, już spacer. Deploy. Defend. Mamy to bronić tej bomby, tak? Czy co? Destroy medbay. A, no dobra. No to jak destroy, no to destroy. O nie, tu jest ich! A zabiłem kogoś jednego, więc spoko. Więc, aha, już mogę się zrespić, no proszę, no to dobrze, no to lecimy. Sorry? No sorry. O Jezu, tu ich jest za dużo. Zabił mnie granat. Mój, czyjś. No dobra, ale zabiłem jednego znowu. Nie, mam tylko jednego fraga, tak? Nie, chociaż nie, tu nie ma fragów, to jest punkty. No to spoko. Dobra, pot. Chyba chowajmy się. Przydałbym się jakiś, wiecie, medkit, bo... Oberpam, aha, ale już się leczę, więc też spoko. Finish. O, katano mi zdzielił. No. Aha, i mam 15 sekund czekamy. Gość jakimś ninja tu w ogóle jest. No nie się. Ale coś tam radzę. Coś tam potrafi. A czy ja nie mogę na przykład teraz zmienić sobie bohatera i od razu nim zagrać? Nie, to chyba tak nie działa. Umarł to umarł i nie mogę zmienić. Chociaż nie jestem pewien. Może tak jest, bo tak tutaj wyglądało, że tylko jeden jest martwy. Drom te ryje. Daj, wychodzę. Katana? Żyje. Airstrike. Cool. Oj. No i kolejny wbieg tu. Kurde. A, ale wskrzesili mnie. Medic może instantownie wskrzesić. No dobra, spoko. Dobrze wiedzieć. Może to jest jakiś kreściel, ale jednak nie. No powiem wam, na taktyczną strzelankę to raczej nie wygląda, no bo ciężko tu jakąś taktykę. To jest coś jak Battlefield, tylko że to jest 6 graczy na 6. Więc no, więc jako tako to wychodzi nawet. Czy ja w ogóle dobrze biegnę?
unload on my smoke. A ja ammo nie mam, ojejku, no to już. Dobra, mam już ammo. Lecimy z tematem. Czemu tędy nie pójdziemy? Tak się kawa. Ale dostał banie! Ale dostał banie! I tak jestem dumny z tego. Chyba wiem, czemu trzeba czekać 20 sekund. Jeśli zabije i nie dobije, to musi czekać. Więc w sumie niepotrzebnie dobiję tych, co leżą. Tak mi się osobiście wydaje. Ojejku. Jak ci się sam skrzy... LOL. Zabiłeś go? Zabiłeś, dobra. To nie jest jego głowa, to jest jakieś coś... inne. O Jezus, ale tam jest dużo. Kappa. Dobra. Dobre. Dobre, podoba mi się to. Won. Won z tej gry! Paszą won z tej gry! No już bardziej ogarniam coś, powiedzmy. Tylko czas oczekiwania na grę jest beznadziejnie długi, powiem wam szczerze. No dobra. No dobra, czy będzie następny meczek? Jak będzie, to zagram, a jak nie, to będzie koniec. Automatycznie disconnecting, okej. Gdzie ja? Nie mam je. Jaki żal. Ja byłem taki... 5 killi miałem, 8 deadów, no. No wiecie, tak sobie. No dobra, w każdym razie, reasumując wszystko tutaj, a przygarnijmy. Nie wiem co to, ale wezmę. Close. W każdym razie, gierka wygląda nawet spoko. Nie powiem, że nie, bo ciekawa. Ale widzicie, to dość duże nastawienie na płatne jakieś tutaj pierdoły, więc to mi się nie podoba. Zaraz zobaczymy zresztą, czy tu jest jakiś sklep. Store, no oczywiście, że jest sklep. I co możemy z tego store'u mieć? Chociażby, no wiadomo, bohaterów, tak? Więc każdy inaczej wygląda. Case, loadouts, crafting, boosters. O proszę, boostery! A to są tylko credit boostery, to w sumie nie ma tragedii. Ale i tak tutaj widzicie, jest nastawienie na pay to win, mimo wszystko, tak zauważyłem bynajmniej. Przynajmniej, przepraszam, mówi się przynajmniej. Ale tak, zważając na to, że jest to darmowy tytuł, dałbym 8 na 10. Czas oczekiwania na grę 2 minuty, ale to weźmy pod uwagę, że to chodzi o godzinę 10 w piątek rano, więc nadal pozostaje 8 na 10. Gameplay, FPS... troszkę słabe. Myślę, że ta oceną dobrą będzie 7 na 10 tej gry, bo niczego szałowego nie przynosi, ale jest ciekawa i jest dobrą alternatywą dla ludzi, którzy chcą pograć, powiedzmy, w coś a la Battlefield, ale nie mając grosza przy duszy. I to by było chyba na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z innej darmowej gry na Steam. Trzymajcie się, cześć!